Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Tomek, dobrze dzisiaj weszliście w ten mecz, strzelona bramka, przycisnęliście arkę. Co twoim zdaniem zaważyło na tym, że no tego spotkania, to spotkanie kończycie bez punktów? Myślę, że te dwie bramki, które straciliśmy w końcówce troszkę za szybko, popełniliśmy tam wiele błędów jako cała drużyna i sądziliśmy w pierwszej połowie z trzybramkowym wynikiem. W drugiej połowie chyba wiary wam nie brakowało, że można te losy tego meczu odwrócić. Strzelona bramka to prawda dopiero w końcówce, ale walczyliście do końca. Wierzyliście, że można to jeszcze uratować? Tak, wierzyliśmy. Wiemy, jak Arka gra. No, Arka raczej się nie cofa nigdy. Chcą grać w piłkę, więc no, dążyliśmy do tego. Szkoda tych trzech punktów, ale teraz mamy mecz wyjazdowy i na tym się skupiamy. Musimy zrobić wszystko, żeby wywieźć 3 punkty. To dobrze, że ten mecz z Odrą już za 5 dni? Że ta krótka przerwa między tymi spotkaniami, żeby się zrehabilitować? No, dla zawodników zawsze jest lepiej grać w krótszym mikrocyklu niż czekać na ten mecz po 2 tygodnie.